W dzisiejszym odcinku z Robloxa zostanę najlepszym doktorem. Znaczy najgorszym. Do jakiego mogliście kiedykolwiek pójść. Pozwolili mi nawet zbudować własny szpital. A na samym końcu wyrzuciłem swoich wszystkich pacjentów. Dlatego oglądajcie do końca, aby dowiedzieć się, jak to się stało. Okej, więc to jest nasz szpital. Znaczy jeszcze go tutaj nie ma, ale zaraz będzie, bo musimy zacząć od zbudowania manualnej workstation. Czyli po prostu dzięki temu będziemy teraz sobie mogli klikać E, będziemy sobie teraz spamić E, po prostu klikać E, jak to się tylko szybko da. I tak będziemy zarabiać pieniądze. No to na początku oczywiście, słuchajcie, trzeba wszystko samo robić, nie? Potem ogarniemy jakichś pracowników. Wiecie, to trzeba wszystko powoli, więc zaraz musimy sobie poklikać trochę E, żeby, wiecie, zdobyć kurde siana. Dużo bardzo siana, po prostu mega giga dużo siana. No i tak ja to mamy, aż już 1700 dolarów, nie? Jak ja bym mógł tak robić pieniądze, to naprawdę, dobra. I możemy teraz zatrudnić naszego pierwszego pracownika. No jest. Patrzcie, jak fajnie pakuje paczuszki. Ja patrzcie tylko, jak on pakuje te paczuszki. Nazwijmy go, słuchajcie, George. To będzie George. Więc to jest, słuchajcie, George pierwszy, bo może będzie więcej George'ów. Miejmy nadzieję, że nie. Ale dobra, George już pracuje za nas, aby teraz też możemy poklikać, wiecie, żeby pomóc, żeby nie było tak ciężko, bo jednak tym szybciej klikamy, to więcej zarabiamy, wiecie, a ja tam lubię pracować, wiecie, lubimy, nie? Jeżeli zostać doktorem, kurde, trzeba naprawdę się mocno pracować. Dobra, i teraz mamy 3 koła i możemy teraz zatrudnić kolejnego naszego pracownika i to jest, o, to już nie jest George, dobra, to już nie jest George, więc George już nie będzie na wszystkich stanowiskach pracować, a szkoda, bo ja lubię jak tak w takich gierkach to Robloxie, wiecie, jest sobie jeden George i on pracuje wszędzie, dosłownie. Ale okej, mamy kolejne 3000 kaski i możemy teraz zatrudnić kolejnego pracownika, no i dobra, jest kolejny pracownik, to jest George drugi. I tutaj możemy kupić jakiś konto, okej, możemy przedłużyć sobie tego, dobra, możemy sobie przedłużyć jakby naszą linię w ogóle do zarobienia pieniędzy. Dobra, ale ja chciałem, kurde, być doktorem, a nie jakieś paczki pakować, no czemu ja pakuję jakieś paczki? Dobra, mam 6000, bierzemy kolejnego pracownika, który będzie dla nas znowu pracować, dobra, pracuje kolejny. Kolejny jeszcze, który kosztuje 6500, dobra, ale ja chcę być doktorem, halo, ja nie chcę pakować paczek, no. Ja, aktualnie z tego to bardziej fabryka wyszła niż szpital, nie, ogólnie. Dobra, 7000 mam, nie chcę żadnych kury kupować, żadnych pieniędzy, dobra, i teraz ostatni pracownik, to jest ostatni nasz pracownik, dobra, i mamy ostatniego naszego pracownika i teraz możemy jeszcze ulepszać kupić, o, dobra. Dobra, to słuchajcie, jak już robimy fabrykę, to jest ekscymator fabryki, żartowałem, to nie jest przecież żaden ekscymator doktora, nie? Jak coś się będzie doktorem. Dobra, kupmy inne rzeczy, kupmy na przykład to, to jest akcesorium doktora, okej, okay. I co teraz będę mógł być doktorem w końcu? I możemy kupić, słuchajcie, pokój dla pacjentów i go teraz tutaj polepszyć sobie szybko, dobra. No i dobra, o, i teraz mam rzeczy, no i teraz jestem już doktorem, się, o, dobra. Patient room, dobra, mamy pokój, mamy swój pierwszy pokój, nie? Ty, kim ty jesteś? Co ty robisz w moim szpitalu? A, złote moce doktora możemy kupić. Nie, to dzięki, ja nie chcę być złotym doktorem, ja chcę być normalnym doktorem. Możemy kupić teraz waiting area. Okej, i teraz co? O, idzie pierwszy ziomek. Ty, jakiś wykręcony chyba. Witam w moim szpitalu. Co mogę zrobić z sobą? O, mogę go wyrzucić. A, dobra, to nara, nie będzie jeszcze u mnie leczył. Ale jaki wykręt z niego w ogóle. Nie, no dobra, już się żartowałem. Mógł wrócić, nie? W sensie, no to był żart. Ale mam jakiś ulepszyć kupiony. Co mogę teraz dać? Mogę teraz pisać tutaj jakieś hearts accessory i face accessory. Dobra, nie. Wezmę to, coś tam poukładam, to klikam. O, jaki doktorek ze mnie. Dobra, ale jest pacjentka, jest kolejna pacjentka. Dobra, i tam panią, z czym pani do mnie tutaj przychodzi, więc że pani trochę ubrudzona tutaj na twarzy jest, chyba coś zjadła. Dobra, weźmy send to room pierwszy. Dobra, leź do room, ja cię zaraz zbadam. Zaraz zbadam. Dobra, z czym pani do mnie przychodzi tutaj, dobra, witam. Mogę panią wyleczyć, dobra, aha. Już, ale salto wyszła. No dobra, ona jest jakaś też walnięta chyba. Czyli tak działa lekarza, życie, ta? Że sobie przychodzi pacjent, 5 sekund i w sumie go wypuszczacie, jelo, wyleczony. Dobra, idziemy więcej, o, kolejny po... Co was tak dużo, o, ten jest jakiś smutny. Ty, ale ma oczy, dobra, on chyba naprawdę coś ma. Dobra, on jest chyba serio chory, wyślijmy go do pokoju pierwszego. Dobra, co ci jest, dobra, co ty masz, to okej, możemy zejść sobie to, dobra. Badamy cię, aha, nie czuję serca, kurde, nie ma serca. Dobra, dobra, starych, ty chyba nie żyjesz, nie, jak on chyba nie żyje, serio. Nie, dobra, wyleczmy go, słuchajcie, treat, tutaj pyk. No, dawaj, o, jaki setajet zarobał. Dobra, jak ja bym taki szczęśliwy, by po wyjściu z lekarza, to naprawdę. Oj, kolejna przyszła, nie, no, Jezu, kolejna przyszła, weźcie mnie, nie zatrudnię jakiś lekarzy, ja nie chcę być już lekarzem, ja tak żartowałem, nie? Jak tu co chwilę pacjent przychodzi. Dobra, co ci znowu jest, dobra, ale to jakaś zła w ogóle, ona chyba nie, spójrzcie, co, patrz na imię, ty, co ona teraz? Ona chyba nie chce być tutaj bardzo, wiecie, no, leczona. A mogę tak na przykład
nie wyleczyć mojego pacjenta. Mogę, czy mogę, w sumie mogę kick out zrobić. Ale dobra, wylecz mi ją, żeby nie... Co? Potrzebuję, żeby ją ten. Dobra, czekaj, to jest piru, piru, parara, para, tu, ale tutaj coś tam czuję, coś nie czuję, dobra. Sprawdziłem, dobra, elo, na razie, żegnam. Da, weźmy 47 tysięcy, ja mam 47 tysięcy? Ja mam 56 tysięcy. Dobra, jak ja chyba cały szpital teraz wybuduję, dobra. To ja bym chciał na pewno kupić tak, ja bym chciał kupić to. Na tym, co to jest, mogę... Pistolet, po co mi pistolet, po co mi pistolet w szpitalu? Dobra, George, myślisz obiektem testowym, George, dobra, patrzę, puh. Okej, okay, dobra. Nie da się George'a strzelić. Okej, okay, to jest w ogóle jakaś paczuszka. Mogę to sobie zebrać? O, jakoś tu ich... 2000 to... Ja się już na tym schylam po 2000. Ja mam 47 tysięcy. Dobra, możemy jakąś syrenę tutaj wziąć. Na tym, co to jest, co to jest. Nie mam... po co mi to? Po co? Będę tu leczyć pacjentów? Dobra, możemy kupić ubrania pacjenta, ubrania pracownika. Kolejny room wallsy. Możemy sobie kupić kolejny pokój. Dobra, nie mam znowu pieniędzy. O, dobra. Może jakieś tutaj tych osób, jakieś wykręty. Dobra, send to room 1. Zaraz wyleczymy. Chodź, no dobra. Ten coś ma na pewno w tyłku, nie? Dobra, co ty potrzebujesz? Potrzebujesz tego. No dobra, wyleczony. O, dobra, łatwo. Teraz ty dawaj, szybko. Nie siadaj mi się, dawaj send to room 1. Co ci jest? Ty też potrzebujesz tego? Dobra, to dawaj, pyk. Wyleczony, elo. Możemy zatrudnić doktora za 30 tysięcy. Dawajcie mi 30 tysięcy. Dobra, zatrudniam doktora, dobra, pak. Dobra, i mamy panią kurde Martyna. To będzie Martynka. Pani Martynka będzie leczyć, ja nie muszę już nic robić. No i to jest kurde życie, nie? Nie musicie nic zrobić. Pani Martynka będzie przyjmować normalnie ludzi i tyle. Dobra, ja was nadal muszę wysyłać w ogóle. Ja teraz send to room 1. Bo my recepcję chyba musimy kupić. Nie wiem, dobra, kupmy recepcję, tutaj recepcję. Kurde, nie chcę, ja chcę żadnego hajsu. Ale reception walk, manager desk. Okej, okay. o, i co ty robisz? Co ty? A to nie to manager powers. Jezu, tu jest tyle game passów, nie? Game pass na game passie tu jest w tej gierce. Dobra, kafeteria, tutaj zaraz to się tutaj do pacjenta wysyłamy do pokoju pierwszego, niech tam go wyleczy. Dobra, powoli to jednak ten jak szpital już, nie? Nawet wam powiem, jak szpital to wygląda. O, i mogę zatrudnić pielęgniarkę za 20 tysięcy. Dobra, to jak będziemy mieli pielęgniarkę, to będzie ona odbierać tych pacjentów, tych tutaj właśnie tych dziwnych pacjentów w ogóle. Jezu, ten też ma jakieś dziwne oczy. I ja nie będę szło już nic robić, no to jest życie, nie? Dobra, dobra, cię wyślimy do pokoju pierwszego. Dobra, przydałoby nam się więcej lekarzy w tym szpitalu, ewidentnie, nie? Dobra, kupmy ten drugi pokój tutaj, okej. I nas na znowu nie stać, spoko, nie stać nas. Ale mam już ten termometr w ogóle tutaj, dobra. Nie, znowu zarabiam teraz, nie? Dobra, potrzebuję więcej pieniędzy. Słuchajcie, dobra, klikamy, więcej pieniędzy potrzebuję. Wracamy do pracy w fabryce, nie? Jakby dobra. Ja jednak nie chcę być doktorem, jednak będę pracować w swojej fabryce, jakieś paczuchy tutaj. Ja nie wiem, co to jest, nie? Jakieś czerwone kwadraty robić, bo wolę. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj właśnie naszą tutaj nurskę. No i dobra, jest, a to jest pani nurska, to jest ziomek, to jest gościu. Myślałem, że to będzie pielęgniarka, a nie pielęgniarz, ale dobra, może być pielęgniarz. Dobra, co ty robisz w ogóle? Czy ty teraz coś zrobisz, podejdziesz do... O, idzie. O, dobra, bierze ją. Dobra, działa wszystko, dobra, to git. Teraz jest automatyzowany szpital, już praktycznie nic nie muszę robić. Teraz mogę się zająć i tylko i wyłącznie, wiecie, siedzę na po prostu nic nie robiłem, nie? Okej, okay, patrzymy teraz w ogóle rebirfa jednego, żeby... aha, potrzebujemy... cześć, mogę zrobić rebirfa i na tredi. Co ja potrzebuję? Potrzebuję 95% przedmiotów, żeby zrobić rebirfa i mieć drugiego doktora w ogóle. Dobra, ja drugi doktor mi potrzebuje. Nie, no. Dobra, ale czy mogę jakoś, nie wiem, tutaj food selling area. O, dobra, będę sprzedawać będę sprzedawać jedzenie przecież, to dzięki temu też będę zarabiać. Nie no, patrzcie, jaki już ten szpital tu wyszedł. Coś, to już jest super szpital. Ja muszę tylko kupić jakieś kolejne rzeczy, nie wiem, wchodzę jakieś... o, rebirf. A, to właśnie muszę mieć, no tak, muszę mieć 95% przedmiotów kupionych w szpitalu, no tak, zapomniałem. Jakąś zieloną miksturę kupiłem, co to jest, co to daje, to użyłem tego i co? A, i mam 50 zdrowia dzięki temu, aha, super, dobra, mam 50 zdrowia, fajnie. Dobra, pytanie, bo teraz jak nie ma doktora w tym, właśnie tu nie ma doktora, ja potrzebuję sam ich leczyć, no dobra, to teraz cię tu szybko wyleczymy, dobra, pach. Wyleczona zostałaś. Nie, no pieniędzy na nic nie ma. Ja na nic pieniędzy, dosłownie. Jestem taki biedny w tym szpitalu. Odbieramy hajsik, mamy już teraz trochę hajsików więcej i możemy teraz pokupować więcej rzeczy. Dobra, weźmy sobie tu, kupmy coś. Nad, nie wiem, po tym świetnie. W ogóle kupiłem, użyłem jakichś kodów i patrzę na to, a w ogóle to jakoś giga jumpa, nie wiem, o co chodzi. Zdobyłem nagle jakieś po prostu super moce, nie? No, ale normalka, nie? W szpitalu to w ogóle nic dziwnego, w ogóle to mój szpital jest specjalny. Dobra, cię trzeba wyleczyć, ta? To weźmy ci to, dajmy jeszcze strzelić do tego pokoju po to coś. Także, bo cię nie wyleczyli w ogóle. Dobra, weźmy cię, dobra, wyleczyć. Leczony zostałeś, możesz se już i stąd. Weź kupmy kolejny pokój pacjentów po prostu. I tu w ogóle potrzebuję dwóch rebirfów, żeby mieć... dwóch rebirfów. Dobra, ty potrzebujesz zielonej potki w ogóle. Okej, zielona potka. To potrzebuję i jeszcze to potrzebuję, żeby cię wyleczyć. Oni są tacy ciężki do wyleczenia, nie? No ty...
I co? I teraz jeszcze to? I co? I jeszcze tutaj to? Okej. Okay. Nie użyłem tego poprzedniego itemu. Jezu, jeszcze muszę iść po pierwszy item. Dobra, dawaj mi ten item. Dawaj mi ten item. Daj mi ten item, który mam. I teraz jeszcze tobie to wydajemy. Ile dostałem za niego? Dostałem 5000 tylko za tego pacjenta. To się ich leczyć się opłaca w tym szpitalu w ogóle. 5000. To ja wolę już w fabryce robić te pieniądze. Dalej chcemy tu możemy kupić toalety. Ja nie wiem po co mi toalety, ale kupmy te toalety. Może komuś się wiecie, zachce cokolwiek. I możemy kupić, słuchajcie, schody. I dobra, jesteśmy na drugim drugim piętrze. O, i tu możemy kupić to coś do stworzenia więcej hajsu. Dobra, bierzemy pracownik jeden. Okej, okay, już nas nie stać, ale to słuchajcie, zaraz będzie nas stać. Bierzemy sobie to. I 150 tysięcy? Ale ile teraz z tym. Za 6 tysięcy? Boksiki oni dają? Co to? Jak ja zaraz będę milionerem zaraz przecież. A dole lecą kwadraty po 50 dolarów, a tutaj za 6 tysięcy lecą. To się nadal mają przesrane, nie? Oni są bardzo słabi chyba wtedy, że skoro takie słabe te kwadraty lecą. Dobra, mamy drugiego pracownika, który dostaje za 6 tysięcy i kolejny pracownik za 380 tysięcy. Takie to jest wszystko drogie. Dobra, ja kupiłem wszystko na dole. W ogóle trzeba stolic, słuchajcie, czy ja już kupiłem wszystko na dole. Dobra, czy tu jest wszystko wykupione? No chyba nie, bo tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, speed coil i z tym to w ogóle będę szybki chyba, nie wiem. I jeszcze możemy kupić ubrania doktora. To możemy, słuchajcie, no i teraz wygląda jak prawdziwy doktor, zawsze są z pluwą to w ogóle. Dobra, i teraz lecimy sobie do góry, weźmy sobie hajsik i lecimy sobie do góry, patrzymy tutaj tymi, ja się nie zajmuję tych pacjentami, ja mam tych pacjentów, ja się nimi zajmuję, oni sobie sami poradzą. Dobra, ściany, nie chciałem kupić ściany, chciałem kupić właśnie, chcecie, kolejnego pracownika, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Dobra, kupujemy kolejnego pracownika i kolejny kosztuje 660 tysięcy. Jezu, jaki ten szpital jest drogi. Człowiek chciał sobie, wiecie, być doktorem, wybudować szpital, a tu się okazuje, że to miliony pieniędzy trzeba mieć. Dobra, ale ja tu jestem jakiś, nie wiem, ja mi te pieniądze rosną bardzo szybko, wam powiem. Dobra, jeszcze trochę i będziemy mieli, słuchajcie, naszego tego. Dobra, mamy naszego pracownika i teraz jakiś upgrader. Aj, nie ma upgradera, szkoda, że nie ma upgradera. Dobra, ale teraz na jakiś tutaj ten właśnie, słuchajcie, kolejną jakby taśmę możemy zbudować, tych produkcyjną. Dobra, i potrzebujemy 560 tysięcy na kolejną taśmę. Tu możemy kupować właśnie waiting chair. Oj, kurde, zapomniałem, że to wszystko takie drogie. No i na szpital, wam powiem, no spójrzcie, no to już jest szpital, tak? Znaczy jednopiętrowe, taka bardziej klinika, ale kurde, dobrze nam idzie. Dobra, kupimy kolejnych tutaj pracowników i tu, och, za milion, kolejny pracownik za milion, nie wierzę. No i są za drodzy. Ja spankrutuję w tym szpitalu, serio. Tak, kupmy recepcję. Dobra, kupmy teraz, kupmy stoły, nie wiem po co mi stoły. Kupmy jakieś tutaj ściany i możemy kupić tutaj coś. Ja nie wiem, kupuję w sumie złosowe rzeczy, jakieś pokoje. To jest jakiś the containmentation. Tutaj coś będzie, ale nie mam pojęcia co tu będzie, ale coś tu będzie, nie? Dobra, mamy milion, chodźcie, zostałem oficjalnie milionerem. Patrzcie na to, mamy 1 100 000. Dobra, co kupujemy coś ostatniego naszego pracownika tutaj. Oj, kolejny pracownik kosztuje w ogóle też. O jest, dobra. Wyleczyłem trochę ludzi dzisiaj, słuchajcie, ale to by było na tyle dzisiaj, słuchajcie, widzę, bo nie chciałbym, wiecie, tutaj zostało jeszcze tyle rzeczy do kupienia, jakby, ja nie dam rady, nie, jakby kolejny pracownik milion kosztuje, to jest w ogóle hit. Tego co, słuchajcie, widzę, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, słuchajcie, dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu doktor, a przypnę wam serduszko. I co, słuchajcie, widzimy się jutro w kolejnym filmie o godzinie 15, także trzymajcie się i siemano!